Kiedy weszłam do pokoju i zobaczyłam syna w takim stanie, całkowicie nieobecny, w ogóle nie wiedział, co się dookoła niego dzieje. Co ty wziąłeś? Co ty wziąłeś? Na początku jeszcze czekałam, myślałam, że może mu to przejdzie, czy coś takiego, ale okazało się, że sytuacja się nie zmienia. Widzę Karola, który siedzi na łóżku, oczy dziwne, wpatrzone w jeden punkt i co tak w taki sposób się zachowywał, jakby po prostu nie wiedział, gdzie jest, co tego. Przestraszyłem się i mówię, Iwona, nie ma, mówię, wydaje mi się, że coś musiał zażyć. Niebieski kosz stał pod jego biurkiem, wysypałem zawartość tego kosza na podłogę, znalazłem, bo w tym wypadły to takie 3 torebki. Na SOR-ze kompletnie nie wiedział, co się z nim dzieje. Nic się nie odzywał przez cały czas. Te nogi tak tylko suwał i tak chwiał się co jakiś czas. Powiedziałam, że panie doktorze, z synem dzieje się coś bardzo dziwnego. Nigdy tak się do tej pory nie zachowywał, nie ma z nim kontaktu. Podejrzewamy, że mógł zażyć jakieś substancje psychoaktywne. Mógł coś zażyć, bo w koszu na śmieci znaleźliśmy takie torebki i poprosiłem żonę, żeby pokazała. Spojrzał tylko, wzruszył ramionami, odwrócił się i poszedł. Nie pytał, co to jest, skąd państwo to macie? Nie. Oddał nam te wszystkie torebki, nie wzbudziło to w nim w ogóle żadnego zainteresowania. Doktor zlecił pobranie krwi, pobranie moczu, zrobienie EKG i chyba na tym koniec wszystkich czynności. A, i jeszcze zlecił podanie płynu, tak, no to też muszę przyznać, tego PWE i roztworu NaCl. Pół litra tego zlecił podanie. Próbowaliśmy coś tam jeszcze powiedzieć, że no, to się nigdy nie zdarzyło, że wydaje nam się, że stan jest poważny. Ale on w ogóle nie reagował. Po prostu tak, jakbyśmy byli powietrzem. I co lekarz dalej zrobił? Kazał nam go zabierać do domu. Ale państwo nie nalegali, żeby jednak pozostawić go na obserwacji? Nie, no powiedział, że jest dobrze, że wszystko jest w porządku. A w jakim stanie syn był? No takim, jak żeśmy go przywieźli. Może odrobinę lepszy po tych kroplówkach. Może tak jakby bardziej, no, tak może nam się wydawało. Rozmawiał z panem? Nie. Szedł samodzielnie? Nie, cały czas się na żonie opierał. A w jakim stanie syn poszedł spać i o której? Nie wiemy. To znaczy, on nie wiemy, o której zasnął. No, na pewno do północy było wszystko w porządku. Obudziłam się i zastanowiła mnie taka cisza w pokoju. Wpadłam tam i jak spojrzałam na syna, wiedziałam, że nie żyje.